Zaginięcie członka rodziny musi być ogromną traumą i piekłem na ziemi, a co dopiero, gdy zaginęło 10-letnie dziecko. W takiej sytuacji nawet nie ma cienia nadziei, że zaginiony chciał uciec z własnej woli i zacząć swoje życie gdzieś indziej. Zapraszam do wysłuchania historii zaginięcia 10-letniej Amy Michalowik. Amy Michalowik była zwyczajną 10-latką. Mieszkała w Bay Village, nieopodal Cleveland w stanie Ohio, razem ze swoimi rodzicami i starszym bratem, 13-letnim Jasonem. Amy była wysportowana, kochała zwierzęta, w szczególności konie, i miała bardzo wielu przyjaciół. Była również dość nieśmiała w stosunku do dorosłych. Była oczywiście uprzejma, ale zdecydowanie nie była typem osoby, która podchodzi do dorosłych sama z siebie. 27 października 1989 roku był piątek. Tego dnia Amy skończyła lekcję około godziny 14. Po szkole poszła z dwójką swoich przyjaciół do oddalonego o jedną przecznicę centrum handlowego. Jej starszy brat kończył zajęcia tego dnia godzinę później i początkowo również chciał iść do tego centrum handlowego, aby zjeść tam lody, jednak ostatecznie zrezygnował z tego pomysłu. Nie chciał wpaść na chłopaków, którzy ostatnio go zastraszali. W pewnym momencie Amy i jej przyjaciele rozdzielili się. Tego ranka, gdy dziewczynka była sama w domu, zadzwonił telefon. Mężczyzna po drugiej stronie dzwonił już kilka razy na ten numer, ale tym razem powiedział, że mama Amy właśnie awansowała i chciał jej z tego powodu kupić prezent. Poprosił, aby dziewczynka mu w tym pomogła i zaproponował nawet, że jej również coś kupi w zamian za pomoc. Jej brat podobno nie nadawał się do tej misji tak dobrze jak Amy, ponieważ nie potrafił tak dobrze jak ona dotrzymać tajemnicy. O wyprawie z tym mężczyzną do centrum handlowego oczywiście nie miała nikomu mówić. Jednak dziewczynka oczywiście była zwyczajną 10-latką i nie utrzymała tego w sekrecie. Powiedziała o wszystkim kilkorgu swoich przyjaciół, jednak naturalnie nie rodzicom czy komukolwiek dorosłemu. Aby utrzymać zakup prezentu w tajemnicy, powiedziała nawet swojej mamie, że tego dnia wróci do domu później, ponieważ idzie na przesłuchanie do szkolnego chóru. Co ciekawe, matka Amy nie awansowała w pracy w ostatnim czasie, jednak faktycznie zmieniła pracę. Pracowała teraz w Trading Times Magazine. Tak więc mężczyzna, który dzwonił, musiał mieć jakąś wiedzę o tej rodzinie. Amy i jej brat Jason zazwyczaj wracali do domu o godzinie 15. Gdy tylko wchodzili do domu, dzwonili do swojej mamy do pracy, aby jej powiedzieć, że już wrócili. O 15:14 Jason zadzwonił do Margaret i powiedział jej, że Amy jeszcze nie wróciła do domu. Spóźniała się zaledwie kilka minut, ale 13-latek wyraźnie był już zaniepokojony. Matka powiedziała mu, że Amy tego dnia miała wrócić później, ponieważ po lekcjach poszła na przesłuchanie do chóru. Poprosiła, żeby zadzwonił później. Mimo wszystko jakiś szósty zmysł również podpowiadał Margaret, że mogło wydarzyć się coś złego. Około 15 minut później, o 15:30, Jason ponownie zadzwonił do swojej matki. Amy wciąż nie było w domu. Margaret była już tym na tyle zaniepokojona, że postanowiła spakować swoje rzeczy i wrócić tego dnia szybciej do domu. Po chwili, około godziny 15:40, zadzwoniła do niej Amy. Margaret zapytała ją, jak poszła próba, a Amy odpowiedziała na to ok. Zapytała ją też, co tam u niej, a Amy odpowiedziała dobrze. Margaret miała wrażenie, że Amy dzwoni z domu. Rozmowa była dość krótka. Po chwili pożegnały się i powiedziały sobie do zobaczenia wkrótce. Jednak to wkrótce nigdy nie nadeszło. To był ostatni raz, kiedy Margaret rozmawiała ze swoją córką. Okazało się, że Amy została uprowadzona z centrum handlowego przez nieznajomego mężczyznę.
Musiało mieć to miejsce pomiędzy 14:30 a 15:30. Telefon od Amy dał jej porywaczowi dodatkową godzinę lub nawet więcej czasu na ucieczkę. Czasu, podczas którego nikt nie wiedział, że powinien go ścigać. Funkcjonariusze są również pewni, że podczas gdy Amy dzwoniła do swojej mamy, jej porywacz musiał stać obok i mówić jej, co ma powiedzieć. Mimo że telefon od Amy uspokoił Margaret na tyle, aby nie wracała natychmiast do domu, coś wciąż nie dawało jej spokoju. Amy podczas rozmowy telefonicznej odpowiadała jej pojedynczymi słowami: okej, tak, w porządku. Takie odpowiedzi były zupełnie nie w jej stylu. Amy była małą gadułą. Margaret postanowiła jednak wrócić wcześniej z pracy, a gdy przekroczyła próg domu, Jason natychmiast powiedział jej, że Amy dalej nie ma. Było około 16:30, gdy Margaret pobiegła z powrotem do samochodu i pojechała do Bay Middle School. Budynek był już o tej godzinie zamknięty, na parkingu nie było samochodów, jednak przy stojaku na rowery stał turkusowy rower Amy z białym wiklinowym koszem. Margaret od razu wiedziała, że jest to bardzo zły znak. Musiało stać się coś strasznego. Natychmiast pojechała do wydziału policji Bay Village i wbiegła do środka. Policjanci zachowali się wręcz wzorowo. Przesłuchali ją, zrobili notatki i przyjęli jej zgłoszenie. Mimo, że od telefonu Amy minęła niecała godzina. W bardzo wielu sprawach tego typu słyszymy, jak policjanci mówią w takich sytuacjach: proszę wrócić do domu, jest za wcześnie na zgłoszenie, pewnie poszła do koleżanki i niedługo wróci do domu. Tutaj jednak było inaczej. Sprawa od razu została zaklasyfikowana jako uprowadzenie dziecka. Po powrocie z komisariatu Margaret zadzwoniła do wszystkich, którzy tylko przyszli jej do głowy, aby sprawdzić, czy nie widzieli Amy, albo nie wiedzą może, gdzie może być. W międzyczasie do domu wrócił ojciec Amy, Mark. Gdy tylko dowiedział się o zaginięciu swojego dziecka, wyszedł z domu razem ze swoim przyjacielem, aby poszukać dziewczynki. Szli wzdłuż French Creek, który prowadził z centrum handlowego do jeziora. Cały czas wołali dziewczynkę po imieniu. Mieli nadzieję, że może Amy zgubiła się w lesie, może szukała zwierząt, które tak kochała, albo miała jakiś wypadek. Nikogo jednak nie znaleźli. Już tego wieczoru rozpoczęły się masowe poszukiwania Amy. Wprost niezliczeni wolontariusze przyłączyli się do policjantów, aby przeszukać okolice i poinformować swoich przyjaciół lub sąsiadów o zaginięciu dziewczynki. Ktoś przecież musiał coś widzieć. Dodatkowe latarki, żywność i różnego rodzaju zaopatrzenie wprost zalały komendę policji. Napływały telefony oferujące więcej pojazdów, łodzie do przeszukania jeziora czy psy do przeszukania lasu. Już niecałe 14 godzin po tym, jak policja dowiedziała się o zaginięciu Amy, o sprawie zostało poinformowane FBI. FBI natychmiast przyłączyło się do lokalnej policji oraz wolontariuszy, którzy przez cały czas gorączkowo szukali dziesięciolatki. Rozpoczęły się przesłuchania sąsiadów, a także innych mieszkańców. Na policję zgłosił się także ojciec jednej z najlepszych przyjaciółek Amy. Córka opowiedziała mu o telefonach od nieznajomego mężczyzny, które otrzymywała od jakiegoś czasu Amy. W ten sposób okazało się, że dziewczynka nie została porwana przez przypadkowego człowieka. Ten mężczyzna znał jej numer telefonu, a także miejsce zamieszkania. Wiedział, gdzie pracowała jej matka i o której wraca do domu. Znał okolice, a także lokalne centrum handlowe. Zdołał zaprzyjaźnić się z Amy przez telefon, zdobyć jej zaufanie, a także przekonać ją, by spotkała się z nim w centrum handlowym. Pojawili się również świadkowie, którzy w dzień zaginięcia Amy widzieli dziewczynkę z jakimś obcym mężczyzną w centrum handlowym. Dziewczynka i ten mężczyzna mieli spotkać się w pobliżu cukierni Baskin Robbins. Mężczyzna podszedł do Amy, wyszeptał jej coś do ucha, objął ją ramieniem i po prostu odeszli.
Później byli widziani, jak szli na parking, a mężczyzna trzymał rękę na jej plecach. Wyglądali jak zwyczajna córka z ojcem. Mężczyzna był biały, miał gęste włosy opadające na czoło, był około 30, a także był przeciętnego wzrostu i wagi. Tego dnia miał na sobie beżową kurtkę wiatrówkę z podszewką w kratę, spodnie khaki i zapinaną na guziki koszulę. Mógł mieć też okulary, jednak nie było to pewne. Tak naprawdę nie miał w sobie nic wyróżniającego go z wyglądu. Jednak gdy przyjaciółce Amy, która widziała tego mężczyznę, pokazano kilkaset zdjęć podejrzanych mężczyzn, tylko kilka razy powiedziała, że to mógł być ten mężczyzna. Przez cały czas nikt nie przestawał szukać dziesięciolatki. Sprawa stała się przypadkiem najintensywniejszych poszukiwań dziecka w lokalnej historii. Zaangażowano każdą możliwą służbę porządkową i armię ochotników. Federalne, stanowe i lokalne organy ścigania zarejestrowały ponad 60 tysięcy godzin pracy oraz tysiące nadgodzin. Odnaleziono i odrzucono setki obiecujących wskazówek, przeprowadzono wywiady z 14 tysiącami osób oraz zbadano i przesłuchano 120 potencjalnych podejrzanych. Historia i zdjęcia pojawiały się w największych gazetach oraz w ogólnokrajowych programach telewizyjnych. Rozprowadzono 2 miliony kopii plakatu o zaginięciu Amy we wszystkich 50 stanach USA oraz na innych kontynentach. Mimo tych wszystkich wysiłków, z każdą godziną szansa na odnalezienie Amy żywej stawała się niestety coraz mniejsza. Jak wiadomo, największe szanse na odnalezienie osoby zaginionej żywej są w pierwszej dobie zaginięcia. Z każdym kolejnym dniem znacznie spadają. Zaginięcie i prawdopodobna śmierć dziecka była w tej okolicy czymś bardzo niezwykłym. Była to po prostu bardzo spokojna okolica. Do końca października 1989 roku w Bay Village nie było żadnych morderstw. W 1989 nie było gwałtów, porwań ani uprowadzeń. Tego roku odnotowano jedynie 3 napady i 12 przypadków kradzieży samochodów w całym mieście. A w całej historii miasta nigdy nie było zabójstwa dziecka. Niestety, po niecałych 4 miesiącach okazało się, że sprawa zaginięcia 10-letniej Amy będzie pierwszą w historii miasteczka sprawą zabójstwa dziecka. Rankiem 9 lutego 1990 roku ciało Amy zostało znalezione przez biegaczkę. Leżało na polu w pobliżu Country Road 1181, około 80 km od centrum handlowego, w którym widziano ją po raz ostatni. Amy nie żyła już od jakiegoś czasu. Najprawdopodobniej do morderstwa doszło wkrótce po jej porwaniu. Prawdopodobnie kilka dni po nim lub nawet mniej. Nie została jednak zabita od razu. Amy zjadła co najmniej jeden posiłek po swoim porwaniu. W jej żołądku znaleziono ślady soi. Najprawdopodobniej zjadła jakieś chińskie danie przed swoją śmiercią. Niemniej dowody znalezione na miejscu wskazywały na to, że ciało zostało tam porzucone niedługo po jej porwaniu. Amy miała na sobie ubrania, w których była widziana po raz ostatni. Jasnozielony dres. Ale brakowało jej butów. Były to niskie, czarne buty ze srebrnymi ćwiekami. Na uszach nie miała także swoich kolczyków z turkusowymi ćwiekami w kształcie końskich łbów. Nie znaleziono również jej białej kurtki wiatrówki, którą miała na sobie wychodząc ze szkoły, ani jej dżinsowego plecaka z białymi sprzączkami i białą lamówką. Wewnątrz plecaka znajdował się czarny notatnik marki Buick z napisem "Najlepsza w klasie". Podejrzewa się, że morderca Amy celowo zatrzymał przy sobie niektóre z tych rzeczy na pamiątkę tego, co zrobił. Sekcja zwłok wykazała, że Amy mogła zostać zgwałcona. Na jej bieliźnie znaleziono krew. Została mocno uderzona w głowę tępym narzędziem
i dwukrotnie dźgnięta w szyję. Przyczyną jej śmierci było wykrwawienie. Po dźgnięciach mogła żyć nawet jeszcze przez 30 minut. Na ciele i ubraniu Amy znaleziono żółto-złote włókna. Zostały one przeanalizowane i okazało się, że pochodzą one z dywanu samochodowego w takim właśnie kolorze. Prawdopodobnie do jakiegoś samochodu General Motors, wyprodukowanego w latach 1975-78. Policja była w stanie również zebrać DNA, które w przyszłości będzie mogło przyczynić się do znalezienia mordercy. Po znalezieniu ciała dziewczynki na policję napłynęły tysiące telefonów ze wskazówkami. Ostatecznie funkcjonariusze mieli w bazie danych 10 tysięcy nazwisk potencjalnych podejrzanych. Oczywiście pierwszym, co należy sprawdzić, to to, czy ktoś z rodziny Amy nie miał z tym nic wspólnego. Szybko okazało się jednak, że członków jej rodziny można bezapelacyjnie wykreślić z grona podejrzanych. Nikt nigdy nie zgłosił się także po okup, więc postanowiono skupić się na mężczyznach, którzy w swojej historii mieli przypadki przestępstw na tle seksualnym. Wydawało się, że zabójca znał rodzinę Amy. Margaret nie awansowała, ale niedawno przeszła zmianę pracy. Wiedział, gdzie mieszkają, znał te okolice. Kilkukrotnie dzwonił do ich domu. Cokolwiek jej powiedział, Amy najwyraźniej czuła się wystarczająco komfortowo, by iść z tym mężczyzną. Na tle całego kraju nie było drugiego takiego przypadku, z którym można by było powiązać śmierć Amy. Tak więc na liście podejrzanych znaleźli się mężczyźni z podejrzaną przeszłością i słabym alibi lub ci, którzy mieli historię przestępstw seksualnych. Przejdźmy jednak teraz do konkretnych osób, które były podejrzane o porwanie i zamordowanie Amy. Pierwszą z nich jest Dean Runkle, były nauczyciel z Ohio. Wiele świadków twierdzi, że to właśnie on jest mężczyzną, którego widzieli z Amy w centrum handlowym w dniu jej zaginięcia. Mężczyzna faktycznie wygląda bardzo podobnie do tego z portretu pamięciowego przedstawiającego porywacza. Zawsze utrzymywał, że jest niewinny, ale kiedy miejscowa policja zaczęła zbierać próbki DNA, zgłosił się po poradę prawną. Zupełnie tak, jakby spodziewał się aresztowania. Runkle mieszkał około 2 mil od miejsca znalezienia ciała Amy. I co więcej, jego były uczeń publicznie oskarżył go o niewłaściwy kontakt. Ten uczeń powiedział również, że on i jego nauczyciel często komunikowali się za pośrednictwem listów, które później przybrały charakter seksualny. Podobno w 1987 Dean złożył nawet kilka tysięcy dolarów w funduszu powierniczym dla swojego ulubionego ucznia. Drugim podejrzanym był Kenneth Robert Stanton, sprzedawca, który molestował dziewczynki. Mężczyzna przeprowadził się do Ohio latem 1989 roku, zaledwie kilka miesięcy przed zaginięciem Amy. On również przypomina mężczyznę ze szkicu. Obecnie przebywa w więzieniu w Georgii. Innym podejrzanym był Vern Hartenburg. W czasie morderstwa Amy mężczyzna był dyrektorem Cleveland Metro Parks. Uczęszczał do tego samego kościoła, co Amy i jej rodzice. A 10 dni po porwaniu dziewczynki trafił do ośrodka dla umysłowo chorych. On również pasował do rysopisu sprawcy. Innym kluczowym podejrzanym w sprawie zaginięcia i morderstwa Amy był Richard Holbert. Mężczyzna przyznał się nawet do zabicia Amy. W 2002 roku, podczas niedzielnej mszy świętej, ogłosił, że to on jest odpowiedzialny za to, co stało się z Amy. Jednak jego zeznania okazały się nieprawdziwe po tym, jak śledztwo ujawniło, że został umieszczony w zakładzie psychiatrycznym właśnie w dniu, w którym Amy została uprowadzona. Pozostają jeszcze podejrzani, których nazwisk nigdy nie ujawniono. Jednym z nich był niespokojny młody mężczyzna, który bardzo szybko dołączył do ochotników poszukujących Amy.
Mężczyzna był przesłuchiwany kilka razy, a jego historia została sprawdzona. Stwierdzono, że mężczyzna ma poważne problemy osobiste, medyczne i emocjonalne. Jednak nie były one związane ze sprawą. Kilka miesięcy po zniknięciu Amy, mężczyzna spożył śmiertelną ilość etanolu i zmarł 3 dni później. Jeden z agentów FBI, który go przesłuchiwał, miał przeczucie, że ten mężczyzna coś ukrywa. Później przytoczył również samobójstwo jako możliwą oznakę winy. Jednak wszyscy inni śledczy twierdzili, że to nie był on. Po jego śmierci mieli dostęp do jego rzeczy i nie było żadnego dowodu na to, że ten mężczyzna popełnił jakiekolwiek przestępstwo. Innym podejrzanym był mężczyzna, który pracował w stajni, w której Amy jeździła konno w weekendy. Jego wygląd był nieco podobny do znanego opisu porywacza. Naprawdę szczegółowo sprawdzono jego alibi, a także poddano go obserwacji. Jednak ostatecznie śledczy doszli do wniosku, że to nie on zabił Amy. W 2001 roku, w wieku zaledwie 54 lat, na toczeń zmarła matka Amy. Margaret poświęciła swoje życie, aby zapobiec podobnym sytuacjom, które mogłyby spotkać inne dzieci. Założyła fundację chroniącą dzieci. Niestety nie doczekała się końca śledztwa w sprawie śmierci swojej córki. W listopadzie 2006 roku wyszło na jaw, że zabójca próbował kontaktować się również z innymi dziewczynkami. W tygodniach poprzedzających porwanie Amy, zabójca miał wykonać podobne telefony do kilku innych dziewczynek, próbując je zwabić w podobny sposób. Telefony pochodziły od mężczyzny udającego współpracownika matek dziewczynek, oferującego zakup prezentu. Jedyną wspólną cechą tych dziewcząt było to, że wszystkie kilka tygodni przed zaginięciem Amy odwiedziły Centrum Przyrody i Nauki Lake Erie i mogły zostawić swoje dane kontaktowe w dzienniku. Centrum prowadziło taki dziennik z danymi kontaktowymi dzieci w celu wysłania im później materiałów promocyjnych. Możliwe, że zabójca był w Centrum Nauk tamtego dnia i mógł dzięki temu zdobyć numery telefonów dziewcząt. W 2016 roku śledczy zorganizowali konferencję prasową, na której pokazano koc i zasłonę znalezione w pobliżu ciała Amy. Były to rzeczy ręcznej roboty, na których znaleziono sierść psa Amy. Ciało dziewczynki najprawdopodobniej zostało owinięte w te materiały. Śledczy mieli nadzieję, że opinia publiczna pomoże ustalić, skąd pochodził ten materiał. Podczas konferencji jeden z agentów FBI powiedział: jeśli znajdziemy osobę, która może do nas zadzwonić i powiedzieć: moja mama zrobiła tę zasłonę, moja babcia zrobiła tę zasłonę, wisiała w pokoju mojego brata, cokolwiek takiego, to możemy rozwiązać tę sprawę. Prosimy opinię publiczną o popchnięcie tej sprawy do przodu. Cleveland to wspaniałe miasto, w którym można załatwić sprawy za pośrednictwem ogółu społeczeństwa i poprzez udział obywateli. Ponadto odniesiono się do dowodów w postaci DNA. Okazało się, że na ciele Amy znaleziono 3 ludzkie włosy. Jeden bezpośrednio na jej ciele, jeden na jej dresach, a jeden na jej bieliźnie. Każdy z włosów pochodził od innej osoby. Może to oznaczać, że te włosy zostały przeniesione na ciało Amy z samochodu, do którego została zabrana, lub nawet z samego miejsca zbrodni, do którego została zabrana. Mogą pochodzić od krewnego lub przyjaciela podejrzanego, który wcześniej siedział w jego samochodzie. Ale może to również oznaczać, że w przestępstwie brała udział więcej niż jedna osoba. W 2018 roku ogłoszono, że śledzony jest potencjalny związek pomiędzy Josephem Newtonem Chandlerem III a morderstwem Amy. Joseph, którego prawdziwe nazwisko to Robert Ivan Nichols, popełnił samobójstwo w stanie Ohio w 2002 roku. Jednak kiedy śledczy nie byli w stanie zlokalizować jego rodziny, udało im się odkryć, że mężczyzna ukradł tożsamość 8-letniego chłopca, który został zabity w wypadku samochodowym w 1945 roku.
Joseph starał się ukryć swoje prawdziwe imię, co skłoniło do spekulacji, że był niebezpiecznym zbiegiem. A ponieważ w 1989 roku przebywał na przedmieściach Ohio, władze sądziły, że mógł mieć on coś wspólnego ze śmiercią Amy. Niestety nie udało się jednak na to znaleźć żadnych dowodów. Jednak już rok później, w styczniu 2019 roku, na policję zgłosiła się kobieta, która powiedziała, że mordercą Amy najprawdopodobniej jest jej były chłopak. Kobieta powiedziała, że mieszkali razem mniej niż 1,5 mili od centrum handlowego, w którym Amy była widziana po raz ostatni, a także, że ten mężczyzna miał siostrzenicę w wieku Amy. Jej były chłopak, który teraz jest już po 60, nie wrócił do domu w noc porwania, co było dla niego bardzo dziwne. Kobieta stwierdziła również, że jej były chłopak zadzwonił do niej około godziny 22 w nocy uprowadzenia, aby zapytać, czy widziała coś o zaginięciu Amy w wiadomościach. Stwierdzono również, że w 1989 wygląd mężczyzny był zgodny z jednym z dwóch portretów uzyskanych podczas przesłuchań świadków. Ponadto zarejestrowany na niego pojazd przejechał w pobliżu miejsca, w którym znaleziono ciało Amy, w dniu jego odnalezienia. Nie było żadnych powodów, dla których mógłby być w tamtym miejscu w tamtym czasie. Co więcej, kobieta powiedziała, że co najmniej raz pojechali razem do hrabstwa, w którym znaleziono ciało dziewczynki. W maju 2020 roku śledczy potwierdzili, że dwóch świadków, którzy widzieli, jak Amy rozmawiała z mężczyzną w centrum handlowym w dniu jej uprowadzenia, wybrało zdjęcie właśnie tego mężczyzny z całego szeregu zdjęć jako osobę, którą zapamiętali. Jakby tego było mało, mężczyzna jeździł w tamtym czasie złotym Oldsmobilem z jasnym wnętrzem. Pasowało to do złoto-żółtych włókien znalezionych na ciele Amy. W listopadzie 2019 roku, zaledwie kilka dni po 30. rocznicy uprowadzenia Amy, mężczyzna, o którym mowa, wszedł do wydziału policji w Bay Village i rozmawiał ze śledczymi przez 2 dni. Podobno złożył bardzo podejrzane zeznania. Według akt sądowych powiedział, że 1989 i 90 były bardzo mrocznym okresem w jego życiu i mógł w tamtym czasie spotkać matkę Amy w barze. Zapytany o to, czy kiedykolwiek dzwonił do Amy przed jej uprowadzeniem, mężczyzna odpowiedział, że mógł to zrobić i że to mogła być pomyłka. Mężczyzna zgodził się na wymaz DNA i test wariografem. W wyniku testu wariograficznego wskazały jednak na oszustwo. Mężczyzna nie pojawił się następnego dnia zgodnie z planem, aby podpisać dokumenty umożliwiające policji przeszukanie jego magazynu. Według akt sądowych policja uzyskała nakaz przeszukania magazynu, w którym oficerowie przejęli dowody. Nie ma jednak wzmianki o tym, co dokładnie zebrała policja. Policjanci powiedzieli, że obecnie ten mężczyzna jest bezdomny i że mieszka w swoim samochodzie. Sprawa zabójstwa Amy cały czas jest aktywna, a FBI oferuje nagrodę w wysokości $25,000 za informacje, które pomogą znaleźć mordercę. I na dzisiaj to już wszystko. Jestem bardzo ciekawa, czy słyszeliście wcześniej o sprawie zaginięcia i morderstwa Amy i co o niej myślicie. Moim zdaniem ten ostatni podejrzany, ten były chłopak, którego dziewczyna zgłosiła się na policję w 2019, wydaje się być bardzo podejrzany. Jego zeznania były dziwne, wnętrze jego samochodu pasowało do włókien znalezionych na ciele Amy i do tego przejeżdżał w miejscu znalezienia ciała w dniu, w którym je odnaleziono. To wszystko wydaje się być bardzo dużym zbiegiem okoliczności. A jednak ten mężczyzna nie został aresztowany, ani o nic oskarżony. Może śledczy nie mają dostatecznych dowodów, a może jest coś, o czym nie wiemy, co sprawia, że ten mężczyzna na pewno jest niewinny. Napiszcie koniecznie w komentarzach, co o tym myślicie. A tymczasem trzymajcie się bezpiecznie i do usłyszenia niedługo.